Cześć, witajcie na kanale Terasfera. Cześć, witajcie ze słonecznej Anglii, tak. Bo przez ostatnie dni mamy dosyć sporo słońca, dużo chodzimy, ale to już zobaczycie w następnym odcinku. Tak, no jest tu naprawdę super, pogoda nam sprawiła niesamowitą niespodziankę. Jest zimno, aczkolwiek na razie woda nam nie zamarza, gaz na razie też działa. Nie jest zimno, jest trochę mroźnie, ogólnie nie jest wiecznie, jest super. Że jak wiecie, to jesteśmy niedaleko małej wioski Avebury, także cały czas jesteśmy tutaj w tym miejscu, w tej okolicy. Tak, i chłoniemy klimat, ale o tym w następnym odcinku, a dzisiaj będzie taki nietypowy odcinek, bo taki bardziej statyczny. Siedzimy sobie tu w wanie i opowiemy Wam trochę, podpowiadamy na Wasze pytania, czyli będzie to takie typowe Q&A, pytania i odpowiedzi. Dziękujemy za wszystkie Wasze pytania. No, dzięki wielkie, naprawdę, super. No tak, ale zanim przejdziemy do pytań, to niedawno nam minął rok, odkąd prowadzimy nasz kanał na YouTubie, z czego się bardzo cieszymy. I w sumie nie wiedzieliśmy, że sprawi to nam taką frajdę i że w sumie jest to jak narkotyk, można powiedzieć, trochę uzależniający. Tak, dużo się też nauczyliśmy dzięki temu, no ale nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe, mamy też chwilę zwątpienia, także to nie jest tak pięknie i kolorowo, że zawsze się uśmiechamy jak na filmach. I w ogóle czasami są takie dni, że coś nie wychodzi, jakoś się coś nie klei, czy filmowanie, czy podróż nie jest tak po naszej myśli, czy pogoda na przykład często nam daje się we znaki. No, ale jakoś sobie radzimy. Tak. Także w sumie rok przebrnęliśmy, nieźle nawet nam poszło, tak mi się wydaje. No nieźle, bo właśnie nam stuknęło 3000 subskrypcji. No jest, kurde, dzięki wielkie, słuchajcie. To był kolejny kop, jaki od Was dostaliśmy. Tak, może to nie jest dużo przez rok czasu, może niektórzy zdobywają w tym czasie więcej, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyście byli zaangażowani, żeby byli z nami ludzie, którzy lubią nas oglądać i którzy mają z tego jakąś przyjemność, bądź też, nie wiem, czegoś się dowiedzą, dokładnie. Także dzięki wielkie. Dzięki, że jesteście z nami. No i co? Przechodzimy do pytań i odpowiedzi. No właśnie, pytania były dosyć trudne, słuchajcie. Tak, ja mam tutaj wszystko zanotowane. Wspomagamy się. A, jeszcze zapomnieliśmy powiedzieć, że będzie konkurs. A tak, będzie konkurs, także zostańcie z nami, bo na koniec zadamy Wam pytanie i będą nagrody, będą, tym razem będą to kartki. Tutaj mamy z Avebury, mamy też z Costwold. Z Costwold, tam te odcinki, pamiętacie, co byliśmy przy rzymskiej willi, co odwiedziliśmy najpiękniejszą wioskę Anglii. Bajbury. Tak, dokładnie. Tak, także będziemy Wam wysyłać karteczki. Mamy trochę tych kartek. Z pozdrowieniami. Także wylosujemy później wśród komentarzy. Zależy. Ile będzie komentarzy, ile będzie kartek. Tak, bo jak będzie tyle komentarzy, ile mamy kartek, to wszyscy dostaną. Mamy kilka kartek, więc jeżeli będzie kilka komentarzy, to wszyscy dostaną. Tak, pytanie będzie trudne. Słuchajcie, także wiecie, trzeba być uważnym dzisiaj. Nie, no żartuję. No dobra. No, może i nie żartuję. Czyli przechodzimy do pytań. Tak. Zaczniemy może od tych o nas. I tutaj padało często takie pytanie, czym się zajmujemy? A więc może ja zacznę. Może już parę osób wie, czym się zajmuję. Tuż jestem od 5 lat zawodowym kierowcą w Anglii. No i jeżdżę tak zwanym tirem, pospolicie mówiąc. Sprawia mi to olbrzymią przyjemność. To jest chyba najlepsza praca w tym momencie, jaką miałem w Anglii. A tak od razu może powiem, że jesteśmy w Anglii już od 15 lat. Tak. Także dlatego, wiecie, dlaczego Paweł akurat najczęściej kieruje vanem. Tak, no dokładnie. Monika się czuje bezpiecznie. Ja znowu nie bardzo, bo tak. Zawodowym kierowcą czuję się bezpiecznie. W pracy, kurczę, jeżdżę i potem jeszcze muszę podróżować na urlopie w sumie też vanem. No ja mam taką nudną pracę, cyferki, logistyka, praca w biurze, więc no nie jest to jakieś moje, szczyt moich marzeń. Nie jest to praca zbyt twórcza, więc no nie ma co za dużo na ten temat opowiadać. No ja się cieszę z mojej pracy. Może też nie jest twórcza, ale przynajmniej wiesz, ale masz przynajmniej, wiesz, różne widoki. Bo wezmę sobie, nie wiem, dokumenty, czy tam jakieś tam różne rzeczy z biura i czuję się już wolny, no. Tak, jadę, jesteś sam ze sobą. Widoki, jestem sam ze sobą, dokładnie. Tak, co tam mam następne? Co tam mamy następne? Ile mamy lat? No,
No na pewno po pobycie tutaj odmłodniejemy. Tak jak wam mówiliśmy, ta kosmiczna energia tutaj cały czas nas po prostu przenika. Tak. No co? No ile mamy lat? Jesteśmy po 40. Dokładnie. Jesteśmy po 40 i... Tak postanowiliśmy tak. Zacząć spełniać swoje marzenia. Po 40 na 100%. Ma trochę zosła, trochę zła. No, dokładnie. No tu jest takie pytanie trochę takie osobiste, a trochę już to podchodzi pod takie pytanie techniczne odnośnie wana. Tak. Czyli, a gdzie miejsce dla dzieci? W naszym wanie. W naszym wanie. Bo jak wiecie, mamy tylko łóżko podwójne. No może w sumie jakieś dziecko by się tam jeszcze z nami zmieściło, takie malutkie. No, ale nie planujemy. Ale nie planujemy. Tak, mamy dwoje dzieci. No mamy dwoje dzieci, nasze dzieci już są dorosłe. Tak. No i raczej z nami nie podróżują. No nie. Synowi zdarzało się pożyczyć wana i gdzieś tam sobie pojechać z kumplami. No, ale słuchajcie, to był najgorszy okres w moim życiu. Tak, Paweł nie przestawał na ramieniu cały nie przestawał się modlić, żeby van i syn wrócili cali i zdrowi. Tak. Nie, no aż tak źle nie było. Tak. Nie, no nie było źle. A córeczka nasza już z nami nie mieszka. Już sobie tam sama prowadzi swoje gospodarstwo domowe, że tak powiem. Tak, także miejsca dla dzieci nie uwzględniliśmy w naszym wanie, bo będziemy podróżować we dwoje. Mhm. Ewentualnie dokładnie. Może jakieś zwierzątko kiedyś do nas dołączy. Może tak. To jest nasze marzenie też. Jedno z naszych marzeń, no, żeby jakiś piesek. Piesek. Tak, kotek, nie? Może jak już w wanie zamieszkamy na stałe, to wtedy podejmiemy się, no bo to jest jednak wielka odpowiedzialność. No, dokładnie. Nie chcemy tak pochopnie podejmować takiej decyzji. Tak, także. Chcemy mieć po prostu już na to czas i wtedy się może zdecydujemy. Dokładnie. To już przechodzimy do części technicznej teraz, tak? Tak, teraz będzie trochę pytań z części technicznej, czyli dużo pytań było odnośnie naszego piekarnika. I jest to Pacific 4500. Linki gdzieś tam są pod filmem do tego piekarnika. Jak on się sprawuje? No, działa dobrze, dobrze piecze, tylko troszeczkę z tyłu jest po prostu płomień, który go podgrzewa, płomień gazu i jeżeli włoży się coś większego i za bardzo przesunie do tyłu, to się troszeczkę to przypieka. Ta tylna część się przypieka, także warto sobie w połowie czasu po prostu przekręcić tak. I wtedy dwie strony się ładnie. No ale jest to piekarnik gazowy, no nie chcieliśmy elektrycznego, no bo z energią tutaj też różnie bywa, jak nie ma słońca, no to też nie ma energii, nie ma więc energii. Chcieliśmy, żeby to był piekarnik gazowy. No Paweł był przeciwny, nie chciał za bardzo tego piekarnika, ale... No, ja jakoś tak nie wiem. Ale ja go przekonałam, tak. Teraz w tym momencie. Dużo rzeczy, słuchajcie, dużo rzeczy można sobie przygotować. Można urozmaicić menu podczas podróży. Naprawdę bardzo fajnie, nie? Można, nie wiem, czy sobie coś odgrzać, pizzę, czy zrobić sobie zabiekanki. Także piekarnik polecamy. Sporo pytań było również odnośnie Webasta. A więc mamy Webasto chińskie 5KW. Działa na razie spoko. Tak jak w ostatnim odcinku wam pokazywałem, można pewne ustawienia, że tak powiem, te główne pozmieniać, można sobie to jakoś dostosować do swoich potrzeb. Na razie nie mieliśmy ani jednej awarii, ciepło w wanie jest. No ale tak, też mieliśmy komentarze na ten temat, że może to, jeżeli się zmniejszy te ustawienia, tak, żeby ono tak mocno nie grzało, tak, mieliśmy jeden komentarz. To wtedy może się... Jeżeli się zmniejszy częstotliwość pompy paliwa, to może się więcej ta sadza osadzać w środku tej komory spalania. Na razie i obserwujemy, zobaczymy. Tak, na razie jest spoko. Jak będę miał problemy z rozruchem Webasta, będzie długo leciał siwy dym, no to już wiem, co to jest, bo już miałem takie doświadczenia z pierwszym Webastem przy budowie kampera. Jest tam odcinek, ale nie, na razie jesteśmy bardzo zadowoleni. Tak, co tu mamy następne? Gaz. Gaz mamy LPG, tankowany z zewnątrz. No i właśnie o to były pytania, czy po prostu podczas niskich temperatur, czy bo tam się jakoś to ten gaz ten propan się oddziela od butanu i wtedy no nie działa to tak, jak działać powinno. No my na razie nie mieliśmy jeszcze takich ekstremalnych, niskich temperatur. Nie, -2, -3 nawet w nocy. No tak, ale to raptem tylko nad ranem, a potem w dzień znowu przychodziło na plus. Tak. I na razie wszystko działa. Przy tych temperaturach nie mamy żadnego problemu z tym, z tym zbiornikiem zewnętrznym. Gaz normalnie nam działa, także myślę, że przy bardzo niskich temperaturach mógłby być problem. By było ten zbiornik jakoś ogrzewać wtedy. No jakimś ogniskiem na przykład.
Różne sposoby są. A jeśli chodzi o inne rzeczy, bo ciągle też pytacie nas o linki do jakichś, nie wiem, materiałów, które tu użyliśmy, tak, albo do jakichś tutaj komponentów. Więc, no słuchajcie, my skończyliśmy budować wana prawie rok temu. Ciężko jest nam ciągle to wszystko wygrzebywać i wynajdować. Wchodzić w historię z tak, zakupów. Ale dużo linków umieszczamy pod filmami, więc jeżeli ktoś jest czymś zainteresowany, no to... Na pewno pod filmem tak. znajdzie. Pod filmy danym też... filmem oczywiście z danej tematyki, prawda? Dokładnie, tak, to tematycznie tak to jest. I też filmy są podzielone na playlisty, więc jest oddzielna playlista odnośnie budowy kampera tak. i tam pod filmami właśnie są linki. Nawet Monika w tym artykule, który piękny taki zrobiła o budowie, właśnie tam jest wszystko naprawdę, słuchajcie. Tak, także jeżeli czegoś potrzebujecie, to zapraszamy do właśnie linków pod filmami albo na naszej stronie. Tak. Co było najtrudniejsze podczas budowy kampera? To może ty, Paweł, bo ty właśnie robiłeś te najtrudniejsze rzeczy. Tak, no słuchajcie, dla mnie najgorszą rzeczą przy budowie kampera to było montowanie wszystkiego pod spodem. Także wszystkich zbiorników na szarą, białą wodę, zbiornika na gaz. No wszystkie te rzeczy mi sprawiły najwięcej problemu, a z tego powodu, że nie mam kanału. Tak, i wszystko robiliśmy kanału, na wszystko ulicy. Wszystko robiliśmy na ulicy i musiałem się czołgać pod naszym vanem. Na szczęście schudłem do tego momentu już. Szkoda, że nie mieliśmy pneumatycznego zawieszenia, bo teraz van jest dużo wyżej tak, i teraz byś już tam się tak turlał pod nim bez problemu. No mógłbym, no. Bo to zauważyliśmy ostatnio no, właśnie przy tym... No. A ja wam mogę powiedzieć, co było najłatwiejsze na przykład. Chociaż o to nie pytaliście. Nie wiem, dlaczego nikt o to nie pyta. Co było najłatwiejsze? Co było najłatwiejsze? Najłatwiejsze było, słuchajcie... Spakowanie się i pojechanie pierwszy raz. Nie, najłatwiejsze było chyba zrobienie wyciszenia, bo przyklejanie tej maty było takie proste, przyjemne i poszło szybko. Tak, no wyciszenie. No to ty robiłaś, no to... Tak. I jeszcze trudna była izolacja. Znaczy może nie trudna, tylko ale taki długi proces. Bardzo długi proces, to, który... Ocieplić to wszystko, to... Tak. Już myśleliśmy, że nie wyjdziemy z każdą tego. Każdą szparkę gdzieś tam, coś tam trzeba było włożyć. Ale przynajmniej działa. Nic nam się tutaj nie skrapla. No nie, naprawdę. To jest, na razie jest super. Jest sucho, mimo tutaj wilgotnego klimatu. Wszystko... Tak, było kiedyś pytanie właśnie, czy odkręcałem płyty i czy sprawdzałem, bo w pewnych miejscach mamy tą watę mineralną, ekologiczną i mieliśmy pytanie, czy nam się ta wata tam nie moczy i w ogóle, czy się tam z nią nic złego nie dzieje. Któregoś razu musiałem tam odkręcić trochę płyty w bagażniku, no i była sucha. Także nie wiem, czy na całej tutaj przestrzeni jest sucha, mam nadzieję, no ale tam była sucha, także no na razie chyba działa wszystko. No nie ma żadnych zacieków, nigdzie nic się nie skrapla, więc no na razie póki co wygląda wszystko, że jest suche i szczelne. No dobra, następne. No dobra, no to by było chyba tyle z pytań technicznych. Plany na podróże w 2022 roku. Już tak marzymy, że normalnie szok. To nasz ulubiony temat ostatnio. Tak, sami sobie po prostu przy winku czasami wieczorem rozmawiamy co, jak, gdzie. Planujemy, ale to są tylko takie, no snujemy różne możliwości. Ogólnie rzecz biorąc, bo tu jeszcze są kolejne pytania takie dosyć podobne, że na przykład kiedy i czy w ogóle wybieracie się w ciepłe kraje. Oczywiście tak. Nasze plany podróżnicze są takie, że pierwsze, gdzie pojedziemy, to właśnie w ciepłe kraje. Tak, południe Europy. Tak, bo chcielibyśmy na przykład pojechać do Skandynawii, ale na pewno to nie nastąpi teraz, bo nie. Po tych wielu podróżach po Anglii chcielibyśmy pojechać w końcu... Zażyć tego gorąca w końcu. Tak, trochę chcielibyśmy się i podsmażyć. Na pewno pojedziemy do naszego ukochanego państwa w Europie. Czyli do Hiszpanii. Do Hiszpanii, oczywiście oprócz Polski. Tak, no każdy z was, wielu z was na pewno zna Hiszpanię, ale my chcielibyśmy wam pokazać trochę bardziej, poeksplorować, pokazać wam takie nietypowe miejsca. Nie będziemy na pewno też ciągle tylko jeździć wzdłuż wybrzeża, tylko chcieliśmy pojechać trochę w ląd i zagłębić się trochę w kulturę. Tak. Hiszpanii i poeksplorować. Kuchnia hiszpańska, kultura, to będziemy chcieli wam pokazać, także... Hiszpania jest bardzo urozmaicona pod tym względem, no bo podzielona jest na tyle prowincji, także...
No i chcielibyśmy się w tą podróż wybrać jak najszybciej. Myślimy, tak, że tak za dwa góry. Maksymalnie trzy miesiące. No myślę, że za dwa już. No i chcieliśmy tak, tak pojechać sobie na kilka miesięcy. W lato tak, na pewno będziemy musieli wrócić tutaj. Do Anglii. Też ze względu na przegląd samochodu i takie różne rzeczy. No będziemy musieli na pewno podjąć nasze jakieś tam życiowe decyzje po tej pierwszej podróży, no bo wtedy tak, już będziemy wiedzieli, w którą stronę chcemy iść. Czy ta druga podróż już będzie tak, na stałe? Dokładnie, także mamy nadzieję, że tak, no bo jak na razie jest wszystko ok. Jakoś nie kłócimy się za bardzo na tym małym metrażu. No a potem w tą drugą podróż to już byśmy chcieli pojechać daleko na wschód Europy, może nawet do Azji. Tak. Więc będą to pewnie... Dalekie podróże. Dalekie podróże. Na pewno chcielibyśmy następną zimę spędzić gdzieś w cieplejszym miejscu. Mhm. Także takie są plany, ale takie wiecie, jaka jest sytuacja. Wszystko się zmienia szybko. Raz na lepsze, raz na gorsze. Ale jesteśmy dobrej myśli, że wszystko będzie ok. Nie planujemy. Tak, dokładnie. I zobaczymy, gdzie nas koła poniosą po prostu. Dokładnie. No i teraz marzenia podróżnicze. No nasze marzenia to są... Powiem wam szczerze, że nasze marzenia to się tak rozbiegają w dwie strony świata. Bo tak moim marzeniem jest podróż po Kanadzie właśnie campervanem. To jest moje marzenie, po prostu przemierzyć Kanadę. Stany Zjednoczone też, ale Kanadę bym chciał przejechać kiedyś. No a moim marzeniem jest podróż do Iranu. Także trochę w innym kierunku. Mnie bardziej ciągnie na wschód. Mnie też by tam ciągnęło, ale no sytuacja jest jaka jest tam na razie w Iranie. No i na razie ciężko tam Pewnie na razie wjechać w ogóle. No ale może się to wszystko ustabilizuje i może... Może kiedyś. Wierzymy w to, że te nasze najskrytsze marzenia też będziemy w stanie kiedyś spełnić. Oczywiście, młodzi jeszcze jesteśmy, także całe życie przed nami. najpierw zdobędziemy trochę doświadczenia tutaj na takich troszeczkę bliższych podróżach. Tak, właśnie, zanim dokładnie, tak rzucimy się na głęboką wodę. Mhm. Najładniejsze miejsca w Wielkiej Brytanii. O, to ciekawe pytanie. No, Wielkiej Brytanii, tak? No tak, to w Wielkiej Brytanii to dla mnie... Może ja powiem? No, powiedz. Dla mnie najładniejszym miejscem było... Była Szkocja, tak. Trasa NC500. Tu się zgadzamy, tak? Tak, dokładnie. Myślałem. No, Szkocja była cudowna, jest cudowna. Mhm. I bardzo miło ją wspominamy. Trochę pogoda na początku nam nie dopisała, ale później po prostu było cudownie. Przejechaliśmy NC500 bez ani jednej kropli deszczu. Tak, no i jeszcze byliśmy na Isle of Skye. No tam warto właśnie wspomnieć, trochę nam pogoda nie dopisała. Ale tak, Isle of Skye, słuchajcie, ojejku, coś pięknego. Zapraszamy do filmów zresztą o Szkocji. Cudowne miejsce. W Walii, no na pewno Snowdonia, wejście na Snowdon. No i to Port Marion, miasteczko Port Marion takie włoskie, fajne, no, też taka, troszeczkę taki inny akcent. Tak, mnie na przykład bardzo zaskoczyło w Wielkiej Brytanii, tudzież w Anglii, North Devon, północ Devon. A tak, w Anglii super to będzie było North tam. Devon. Ja byłem w szoku. Po Szkocji, jak tam pojechaliśmy, pamiętam, to byłem tak po prostu... Mile zaskoczony, zauroczony wybrzeżem, klifami, morzem, ludźmi. No naprawdę, było tam tak, super. Tak, i piękne miejscówki, czego się tak, nie spodziewaliśmy, bo tutaj w Anglii jest dużo trudniej niż na przykład w Szkocji. Mhm. Na pewno Szkocja, number one, a później North Devon, mhm, mi się wydaje. Tak. Miejsce drugie, trzecie Walia. Trzecie Walia. Chociaż tam też mieliśmy ładną pogodę. Tak. Wszędzie jest po prostu w Wielkiej Brytanii pięknie, tylko że właśnie jest ciężko z pogodą. Kapryśna i to pogoda jest. Tak, no, jest kapryśna i nieprzewidywalna i... Szybko się zmienia. Tak. Nawet... I kiedy jest brzydka, to wszędzie po prostu jest brzydko. No, no dokładnie. Czy będziecie na targach w Poznaniu w przyszłym roku? No, jak już powiedzieliśmy wcześniej o naszych planach, że wybieramy się gdzieś w daleką podróż na wschód. Na wschód, tak. Więc przypuszczamy, że w tym czasie niestety nie uda nam się, tak, bo przyjechać. Tym bardziej, że w tym roku targi mają być troszeczkę później, bo w tamtym roku były pod koniec września, początek października. Tak, to może byśmy byli w stanie jeszcze zrobić, tak, ale już koniec października to już trochę za późno. A teraz mają być pod koniec października, więc to już będzie i zimno, i... No ale nie wiadomo, no tak ale jak mówiliśmy, tak, no, sytuacja się zmienia cały czas, może nie będzie można indziej, tam jechać, nie? Tak, to może wtedy akurat pojedziemy na targi. Tak. I czy polecamy targi, też było tutaj pytanie. No, na pewno.
Na pewno polecamy. Bardzo byśmy chcieli pojechać, naprawdę. Spotkać się znowu ze wszystkimi. Tak, poznaliśmy tam mnóstwo wspaniałych ludzi. I nie tylko jako wystawcy jest tam warto pojechać, no bo my byliśmy akurat na hali, wystawialiśmy naszego kampera, dzięki czemu też poznaliśmy wielu ludzi, którzy przychodzili do nas. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Tak, Was serdecznie. Mogliśmy poznać dużo naszych widzów, bo też nas odwiedzili, więc były to naprawdę bardzo miłe spotkania. Baterie naładowane jeszcze do tej pory. Dzięki wielkie. Ale też można tam przyjechać, nie tylko po prostu pozwiedzać, pochodzić po targach, ale też można sobie zabukować bilet z taką parcelą, czyli na tym zlocie karawaningowym, czyli jest to po prostu z miejscem parkingowym i mamy wtedy do dyspozycji po prostu na przykład 3 dni na targach plus miejsce do spania, miejsce parkingowe. Tak, można zaparkować sobie tam czy kamperem, i tak byśmy chcieli pojechać. Tak. Jeżeli kiedyś pojedziemy, to właśnie w ten sposób chcielibyśmy pojechać, żebyśmy byli bardziej sobie użyć, swobodnie, że tak powiem. Tak, żebyśmy mogli, bo teraz nie mieliśmy za bardzo czasu, żeby po prostu sobie był też festiwal podróżniczy, ale nie mieliśmy za bardzo czasu, żeby sobie na ten festiwal na przykład pójść i posłuchać sobie. Tak, ale mega doświadczenie, naprawdę polecamy wszystkim. Tak, atmosfera po prostu wspaniała. Tylko się interesujecie trochę van life'em. W ogóle też na pewno w 100% mogę polecić wyjazd na targi, jeżeli ktoś zaczyna budowę kampera. Tak, tym bardziej, że w tym roku też będzie znowu taka sekcja ręcznie, bo w tamtym roku było to pierwszy raz, była sekcja właśnie retro i było przy tym też te ręcznie robione kamperwany, więc można było, ale można też sobie dużo rzeczy podpatrzeć w tych gotowych zrobionych. Mhm. Też jest dużo wystawców z różnymi komponentami do Tak, można sobie zobaczyć nowinki techniczne, jakieś ciekawe rozwiązania, które można zastosować u siebie. No naprawdę godne polecenia. Są firmy, które budują kampery na zamówienie. No dokładnie. Jest tego naprawdę mnóstwo i wszystkim, którzy się tym interesują, bardzo polecamy. A jeżeli po prostu, nawet jeżeli nie budujecie, to dla samej rozrywki. Dla samej rozrywki, jest poznania fajna ludzi. Tak. Super jest, naprawdę. Kiedy będziecie znowu w Polsce? Misio się pyta. Misio, pozdrawiamy. Jak będziemy, to na pewno się spotkamy tym razem na dłużej. Ale tak, ale w tym roku nie planujemy pojechać do Polski. No ale tak jak cały czas mówimy, może te plany się zmienią. Dokładnie. Więc może będziemy w Polsce. Nigdy nie mów nigdy, jak to się mówi. Tak, a ten rok po prostu... Ten rok chcieliśmy po prostu będzie gdzieś pojechać. Będzie to rok podróży. Jak to wybraliśmy sobie słowo na ten rok? Wolność. Tak. Chcemy poczuć tą wolność, chcemy poczuć van life. No i było też takie pytanie właśnie, kiedy poczuliśmy van life od Northside Blog. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy Was. Dziękujemy za to słonko, które nam przysłaliście. Działa. Słuchajcie, oni podróżują po Skandynawii. Jakbyście mieli ochotę popatrzeć, jak to tam wszystko wygląda, to możecie wskoczyć na ich kanał na YouTubie. Tak. Pozdrawiamy. Fajne mają filmiki. Więc nie wiem, o co konkretnie chodziło. Czy poczuliśmy poczuliśmy podczas podróży? Kiedy się zainspirowaliśmy. Inspirację poczuliśmy, oglądając filmy Kasi i Łukasza z kanału Podróżowanie. To było po prostu pierwsze co I w sumie kiedy w sumie pozdrawiamy Was oczywiście bardzo serdecznie. Tak, pozdrawiamy. Wtedy, kiedy zaczęła się pandemia i legły w gruzach nasze plany podróżnicze, zaczęliśmy troszeczkę się właśnie inspirować i myśleć o innych możliwościach podróżowania. Dokładnie. I trafiliśmy właśnie na ich kanał. Ja już wcześniej ich trochę oglądałem i Monice tak po troszeczku podsuwałem taki pomysł. No i udało się. Tak, ale od inspiracji do działania był bardzo krótki czas, bo w sumie już, nie wiem, dwa miesiące później kupiliśmy już vana i zaczęliśmy, budowę. Tak, a kiedy poczuliśmy? A kiedy poczuliśmy van life, to myślę, że w Szkocji. Tak, Była nasza taka pierwsza, dłuższa podróż. Szkocja rozpryła nasze serducha po prostu tak, że normalnie szok. I tam poczuliśmy, że tą dzikość, to jest cudowny sposób podróżowania. Tak, dzikość, wolność, ale też i takie sprawy właśnie życia codziennego związane z obsługą kampera, z radzeniem sobie w różnych sytuacjach, czy to ze znalezieniem miejscówki. Człowiek zaczyna sobie bardziej ufać i inaczej zaczyna patrzeć na problemy, które nie stają się problemem, a stają się kolejną przygodą, można powiedzieć, no bo
poszukiwania na przykład toalety w Szkocji, żeby opróżnić tak, kasetę. To jest nie lada wyzwanie. To było też ciekawe doświadczenie, jak nigdzie nas nie chcieli przyjąć na żadnym kempingu, żebyśmy mogli zrobić serwis kampera. No to tak, było ciekawe. A w każdej toalecie publicznej nie można opróżniać toalety chemicznej, więc... No tak, zetknęliśmy się tam z takim już van life'em i tam chyba już tak go poczuliśmy. Tak, że ja poczułem, że to jest to, Monika, nie? Tak, tak. No to tam nie mieliśmy, mimo tych różnych trudności, które nas spotkały, to nie mieliśmy czegoś takiego, że o, to nie dla nas, nie chcemy tego robić, nie podoba nam się to, a wręcz przeciwnie. Tak, to nam dało jeszcze większego kopa do tego, żeby zmienić nasze życie o 180 stopni. Rok wolności i pokaże nam, co będzie dalej. Dobra, no to by było na tyle. No, to już nie ma więcej pytań? Nie, to już chyba wszystkie. To co, przechodzimy do konkursu w takim razie? Tak, przechodzimy szybko do konkursu. Słuchajcie, konkursowe pytanie brzmi... Co gotowaliśmy, bądź też piekliśmy w ostatnim odcinku? Tak. Nie jest to pytanie trudne. Komentujcie. Dla tych, którzy oglądali, także... To będzie proste. Piszcie odpowiedzi w komentarzach i tak jak mówiliśmy, będą kartki z pozdrowieniami, z pięknymi krajobrazami angielskimi. Podejrzewam, że rozstrzygnięcie konkursu będzie... Może w piątek będzie najlepiej. Wtedy będą wszystkie komentarze. Jeżeli ich będzie dużo, to zrobimy losowanie. A jeżeli będzie mało i nam wystarczy kartek, to wszyscy dostaniecie kartki od nas. Także mam nadzieję, że was nie zanudziliśmy. No. Jak wam się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie. No i do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia. Hej. Hej.